Cześć. Kontynuuję temat właściwości plików w SolidWorksie. Pokażę, jak możesz wykorzystać Solid do weryfikacji właściwości. Skonfiguruję i zademonstruję działanie Makra Properties w zakresie generowania opisów oraz numerów. Zapraszam. Do szybkiej weryfikacji wartości właściwości, które obowiązują moją dokumentację techniczną, wykorzystam wcześniej utworzony widok do tego przeznaczony. Widok właściwości. W tabeli POM wyciągnąłem kolumny, które pokażą mi, czy wszystkie dane w tabelkach na rysunkach 2D są zdefiniowane. Używam właściwości: numer, materiał, masa sztuki. Obok kolumny sztuki dodałem gwiazdka liczba, a ona wyświetla mi faktyczny stan liczby elementów w aktywnym złożeniu, którą pobieram przyciskiem pobierz dane. Włączę oznaczenie komórek na zasadzie porównania dwóch kolumn. Wartości, które nie zgadzają się z wartościami wbitymi do pliku zostaną oznaczone. Jeżeli nie mam jakiejś wartości w komórkach lub są one podświetlone na czerwono, jest to dla mnie sygnał. Muszę uruchomić Macro Properties z ustawienia wartości domyślne. Omawiałem je w poprzednim filmiku. Ukrywam wszystkie podzakładki zakładki BOM. Dzięki temu więcej interfejsu przeznaczę na przeglądanie właściwości. Przygotuję teraz nowe ustawienie makra Properties, które posłuży mi do wtłaczania opisów do właściwości Description. Pomysł na automatyczne opisy jest taki, aby w Description została użyta możliwość scalania wartości właściwości. Możliwe jest odwołanie się do innych właściwości poprzez formułkę $PRP Cudzysłów. Dzięki temu mogę zbudować w przypadku blach wartość BL, długość X, szerokość X, grubość i na końcu milimetry. Pozostaje kwestia automatycznego uzupełniania gabarytów z blachy rozłożonej, ale tym zajmie się Macro Properties, które potrafi pobrać informacje z elementów ciętych. Zobacz jak definiuję nowe ustawienie makra Properties i konfiguruję automat pod to co przed chwilką zrobiłem ręcznie dla jednej blachy. Uruchamiam makro z poziomu zakładki BOM. Mimo że w tabeli widać wszystkie komponenty wytwarzane, to opisy zostaną wtłoczone tylko dla blach. I o to chodzi. W podobny sposób zdefiniuję opisy dla profili. Zbuduję nową właściwość description na podstawie opisu i długości pobranej z elementu ciętego. Tutaj uwaga. Mogę tak zrobić, ponieważ podczas modelowania założyłem, iż jeden plik części, plik SLDPRT zawiera jedną bryłę, jeden profil. Przypadek modelowania wieloobiektowego konstrukcji spawanej omówię w oddzielnym filmiku. Zobacz jak wzbogacam ustawienie makra o opisy dla profili. i opisy dla pozostałych komponentów. Zarówno dla części, jak i złożeń skomponuje opis składający się z gabarytów ściągniętych funkcją max, mid i min, makra properties. OK. Przygotuję teraz trzy nowe ustawienia makra Properties, które zademonstrują możliwość wpisania do właściwości numerów. Numerator wersji pierwszej przypisze kolejny numer zgodnie z drzewem struktury złożenia. W funkcji Number z tej opcji mogę wpisać przedrostek, ustalić numer startowy, skok oraz formatowanie. Numerator wersji drugiej będzie uwzględniał zależności między komponentami, będzie uwzględniał poziomy zagnieżdżenia w strukturze drzewa złożenia. I wersja trzecia numeratora wygeneruje kolejny numer złożenia, już niezależnie od poziomu, na którym się znajduje, i kolejny numer części w tym złożeniu. Zobacz, jak uruchamiam ustawienia makra Properties z poziomu tabeli BOM. Wersja druga numeratora uwzględnia poziomy zagnieżdżenia, ale akurat ten przykład ma tylko dwa. Gdybym przeniósł złożenia drzwi do złożenia konstrukcja, miałbym trzy poziomy, a numeracja wyglądałaby następująco. I została jeszcze trzecia wersja numeracji, kolejne złożenia i ich części. Wykorzystam potencjał scalania właściwości poprzez formułkę p dwukropek cudzysów i rozbuduję numeratory o dodatkowe składowe, prefiks, w którym zaszyję roku wykonania projektu oraz numer projektu będącym unikatowym numerem nadawanym przez konstruktora. Koniecznie oglądaj do końca i zobacz rezultat wprowadzonych zmian, a ja już się pożegnam. Michał Karpiuk ADK Solid.